Gruchnęła ostatnio wieść, że w Polsce ma powstać pierwszy etyczny fundusz inwestycyjny. Biznes czy utopia? Czy istnieją pieniądze, które nie śmierdzą? Czy taki fundusz, który mówi, nie będziemy inwestować twoich pieniędzy w papiery rządu amerykańskiego, bo tam jest wykonywana kara śmierci, nie będziemy inwestować w chińskie papiery, bo tam jest z kolei sytuacja taka, jaka jest, w kasyna, wódę i tym podobne rzeczy też nie. Czy to jest utopia, czy to jest sposób na zarobienie paru złotych? Tomasz Perkowski z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor książki Jak zostać milionerem w 24 godziny. Bolesław Rok, etyk biznesu, związany z Centrum Etyki Biznesu. Od momentu, kiedy dowiedziałem się o temacie tego spotkania, myślę gorączkowo nad tym, czy to jest dobry interes i czy to jest słuszny interes. I oczywiście bardzo się cieszę, że taki fundusz powstał, natomiast... Może to jest zasłona dymna po prostu. Chcą robić kasę po prostu tylko, że będzie mówić, że jest etycznie. To jest w ogóle temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy to jest nowa forma reklamy, czy to jest obowiązek firmy? Na zachodzie Europy upowszechnia się przekonanie, że to jest właśnie obowiązek firmy, że firma nie jest nastawiona tylko na osiąganie zysku, ale również na zaspokojenie potrzeb stakeholderów. Czyli że ta etyka to nie jest jakaś ekstra cnota, którą ja teraz sprzedaję, tylko że to jest po prostu, jak jesteś etyczny, to nie zakładaj firmy. Nie, jeżeli jesteś etyczny, to zakładaj firmę, ale działaj w interesie tak zwanych stakeholders, czyli również swoich dostawców, klientów. Nie myśl tylko o zysku, ale również działaj w ich interesie. Oczywiście bardzo łatwo o zarzut obłudy w takiej sytuacji. I trochę się obawiam tego, że jeżeli szukamy instytucji naprawdę złej, takiej, która czerpie korzyści z hazardu, z alkoholu, z papierosów, no to taką instytucją jest państwo. Państwo dopuszcza się rzeczy, których nie dopuściłaby się żadna firma. I to nie tylko państwo chińskie czy rząd amerykański, ale każde państwo. Dlatego, że ma pozwolenie z naszej strony, pozwolenie demokratyczne, mandat demokratyczny od obywateli. Mhm. Ale czy to jest słuszne? Czy powinniśmy inwestować w ogóle w obligacje, które tak naprawdę są zaciąganiem długu na koszt przyszłych pokoleń? Czy pieniądz brudzi? Ja myślę, że to jest zależne od tego, w jaki sposób zdobyty, prawda? Czyli to, co pan... Na koniec chciałbym was zapytać, czy nie macie poczucia, bo to jest wszystko bardzo piękny świat, o którym opowiadacie. Czy to nie jest świat, który do nas dotrze za 30 lat? Czy to nie jest teraz tak, że Polakowi głównie chodzi o to, żeby zamiast 5% zarobić 7,5%, bo się może najeść, musi się najeść, a na rzeczy jak społeczna odpowiedzialność przyjdzie czas za jakiś czas? Myślę, że każdy chce mieć poczucie, że jest dobrym człowiekiem, więc ja wróżę sukces temu funduszowi. Natomiast bardzo chętnie bym odegrał tutaj rolę adwokata diabła i powiedział, że tak naprawdę w biznesie liczy się zysk i greed is good. I to właśnie mówił Adam Smith. On uważał się za moralistę. On mówił, że w gospodarce wolnorynkowej to, że staramy się osiągnąć zysk, najlepszym sposobem osiągnięcia zysku jest postępowanie dobre, bo wtedy tego zysku jest więcej dla nas, dla nas wszystkich. I to jest pewna nauka moralna, która płynie z kapitalizmu i z liberalizmu gospodarczego.